upalne popołudnie w sobotę, ale tych, którzy są z nami, gratuluję, bo dla państwa nagroda. Otóż w studio Antoni Macierewicz przedstawiać można by 10 minut państwo znacie. I pana marszałka, pana. Czyli zamiast dyskusji byłoby samo przedstawienie. No właśnie, no proszę, nie porozmawialibyśmy. A ponieważ zakończył się w Waszyngtonie szczyt NATO i tutaj są najróżniejsze relacje, no chciałbym posłuchać pańskiej relacji. No pan jest osobą, która zaprosiła do Polski wojska amerykańskie. Ten szczyt w 2016 roku w Warszawie, pamiętamy jak Gazeta Wyborcza i te inne media chciały ten szczyt odwołać i przenieść gdzie indziej, że to Polska jest zbyt niebezpieczna. Miejscem. Znaczy, także o tym, żeby mnie odwołać z Ministerstwa Obrony Narodowej, tak żeby można było właśnie szczyt przenieść z Warszawy do jakiegoś innego no, kraju. To dlatego, to najpierw ogólnie to... od, od efektach tego szczytu, jak to pana zdaniem wyglądało, jakie mamy tutaj. Wnioski. Może będzie moje stanowisko trochę skrytykowane przez część środowisk. Ja uważam, że generalnie rzecz biorąc, w tej sytuacji, jaka istnieje, ten szczyt podjął istotne, istotne decyzje, dlatego że trzeba mieć świadomość, iż przeżywamy olbrzymi kryzys, a kryzys polegający na dążeniu Niemiec do zdominowania całej Europy i otwarcia perspektywy porozumienia z Rosją. W tej sytuacji decyzja, główna decyzja stanowiska szczytu NATO, że Rosja jest głównym przeciwnikiem NATO że Rosja jest głównym przeciwnikiem NATO, największym przeciwnikiem NATO i że NATO się nigdy nie zgodzi na obejmowanie, nadal dominowanie tych terenów, które zdobyły wojska rosyjskie, jeśli chodzi o Ukrainę, ale także jeśli chodzi o Gruzję, ale także jeśli chodzi o Mołdawię. Więc tutaj mamy bardzo zasadniczą deklarację. Oczywiście można powiedzieć, że deklaracja to jest tylko pewien element, który niektórzy traktują jako propagandowy, ale jednak jest to wspólne stanowisko, które można później, można później wyciągać z tego konsekwencji. Oczywiście są też, są też bardzo ważne decyzje dotyczące Polski, włączenia struktury obrony w Redzikowie, które zaczęliśmy budować w 2016 roku, dlatego, bo pan Donald Tusk zrezygnował z tego i musieliśmy czekać, aż przejmie władzę Prawo i Sprawiedliwość. Tak, jak sekretarz powiedział, że będzie powiedział, że jest nowa Baza w Redzikowie, to zastanawiam się, czy może jeszcze jakąś jedną tam budują, bo nie, to jest właśnie, to jest właśnie baza, którą wtedy, gdy byłem ministrem obrony narodowej, zaczęliśmy budować, ponieważ Donald Tusk i jego ludzie z Monu odmówili. Dwa odmówili słowa na tego. temat tej bazy, i czy ja dobrze rozumiem, że to jest baza systemu Aegis, czyli systemu przeciwrakietowego, przeciwsatelitarnego, uzbrojona w najnowsze rakiety i radary, której załogą są żołnierze amerykańscy tak. chyba zajęli się floty nawet tak tak tak, tak zgadza się dlatego bo genezą tej struktury jest właśnie, jest właśnie struktura zbudowana przez Amerykanów we flocie dawniej przedtem była nam inna teraz chciał grozić tak. że wyśle na nas rakietę z głowicą atomową, no to nie jest dobry pomysł. To jesteśmy w stanie się bronić, ale, ale bardzo ważnym elementem stanowiska NATO, który zaaprobował właśnie włączenie Redzikowa do całej stru natowskiej struktury obronnej przed agresją ewentualną atomową, że to nie jest... Y Wyłączny element y, związany z, y, z bronią y, atomową. Nie zostało to sprecyzowane w sposób, że tak powiem, dalej idący, ale jasno zostało powiedziane, że sprawa broni atomowej będzie realizowana w NATO nie tylko w sferze obronnej, tak jak to jest realizowane właśnie dzięki Rydzikowie, ale także w tej sferze, która pozwoli bronić się przez atak. Czyli nie, można, nie może być tak, że I to Putin jest będzie nam wygrażał bronią atomową, dokładnie a takie, bali, dokładnie Udwinie, takie, nie tego, dokładnie bo... takie, takie jest stanowisko okay. właśnie w, tym, w, te, w, tej, w tej decyzji, więc to ma, to ma olbrzymie znaczenie. No i wreszcie cały system wsparcia Ukrainy, zarówno finansowy, militarny, jak i związany z kształtowaniem wojska no tak, ukraińskiego, w, w tym Polsce. także w Polsce. W, w tym będzie to centrum tak. szczególni. Ja nie bardzo dokładnie wiem, czy to. Żołnierze NATO będą szkolić Ukraińców, czy Ukraińcy żołnierze NATO? Bo to w tej chwili jest druga najpotężniejsza armia, no, ogólnie rzecz biorąc, Sojuszu Zachodniego. Może nie no, na nie pewno na doświadczenia żołnierzy ukraińskich będą dla nas wszystkich i dla całego NATO niesłychanie istotne i na pewno będą brane pod uwagę w przygotowywaniu naszych ewentualnych zdolności obronnych, prawda? Ale głównym celem jest jednak kształtowanie żołnierzy, kształtowanie wojska ukraińskiego, wspieranie kształtowania wojska ukraińskiego, co ma olbrzymie, olbrzymie znaczenie. Więc to są sprawy naprawdę bardzo ważne. Można powiedzieć, że jest do dyskusji, dlaczego nie została przyjęta sprawa, którą podejmował pan prezydent Duda dotyczącej zwiększenia tych zobowiązań finansowych na tak, w odpowiedzi na to pytanie urzędnicy NATO i politycy amerykańscy mówili, no kiedyś tylko trzy kraje, ten warunek z 2016 roku spełniał 14, a teraz już 23, więc ogólnie rzecz biorąc... Ale to mowa stronę, o dwóch procentach, tymczasem słusznie pan, pan prezydent Duda mówi o trzech procentach, które powinny być w tej sytuacji agresji rosyjskiej na Europę, że to jest niezbędne, żeby naprawdę skutecznie zbudować... Zbudować, zbudować siłę. No i wreszcie ostatnia kwestia, znaczy nie ostatnia, ale ta, którą uważam za bardzo istotną, to jest kwestia zrezygnowania z umowy z 1997 NATO -Rosja. roku NATO-Rosja, która zakładała, że państwa, które były podporządkowane Rosji, jeżeli wejdą do NATO, nie będą mogły na stałe dysponować armią ani natowską, ani amerykańską. My to My to, nam się udało w roku 2016 przełamać tę decyzję, ale ona nie została wyeliminowana formalnie. formalnie. Więc wprawdzie jest, już wtedy była duża ilość żołnierzy, zarówno natackich, ale przede wszystkim amerykańskich w Polsce i w całej wschodniej części to Teraz jest już jeszcze, jeszcze większa jest na stałe, ale ten Problem prawny jest hmm. problemem, który, który powinien zostać wyeliminowany. Zdaje się dziesiąty, który, któremu przewodniczył Jens Stoltenberg w roli sekretarza. To prawda. Jeszcze ja tylko jedną rzecz hmm. chcę hmm. powiedzieć. Dobrze? Jednoznacznie zostało sformułowane, że wschodnia struktura natowska będzie przez, przez NATO szczególnie zaangażowana, szczególnie wspierana, szczególnie rozwijana wojskowo. Ta, to zobowiązanie dla nas ma olbrzymie znaczenie. To wracamy do Jensa Stoltenberga i całej struktury która politycznej, która zarządza NATO. Była szansa, że w tej strukturze wśród tych urzędników znajdzie się Tomasz Szatkowski, no, były wiceminister obrony, człowiek, który był ambasadorem w Polski w Pakcie Północnoatlantyckim. No, człowiek po studiach w Anglii, no, niezwykle dobrze przygotowany do takiego właśnie zadania. No i wczoraj Donald Tusk z mównicy Sejmowej mówił, że był agentem obcego państwa, obcego wywiadu i pobierał za to gratyfikację. Jeszcze różne inne bzury mówił. Ja chcę powiedzieć, że pan Szatkowski był moim zastępcą, wiceministrem obrony narodowej w latach 2015-2018 i chcę też powiedzieć, że po pierwsze, to on był odpowiedzialny za negocjacje dotyczące sprowadzenia wojsk natowskich i wojsk amerykańskich do Polski w roku 2016 i zrealizował. To w sposób znakomity raz jeszcze chcę mu za to podziękować. Było to niesłychanie trudne zadanie, a dlatego bo było szokiem dla także części ówczesnych generałów w Polsce, było szokiem dla struktury politycznej także w części NATO, a także byli niektórzy przeciwni tej, temu rozstrzygnięciu, no, było także przełamaniem tej. Um z 97 roku, co, po, co powodowało bardzo różną argumenta, różne argumentację. Pan Szatkowski przeprowadził tę decyzję rewelacyjnie. To była Chcę, żebyśmy mieli jasność. To jest najważniejsza decyzja geopolityczna w historii Polski po 1945 roku. Najważniejsza. Ona daje nam gwarancję bezpieczeństwa. I to Szatkowski jest, jest za to, że tak powiem, człowiekiem, który powinien być za to, Podziwiany i za to dziękowany, i to pokazuje, jaką ma, jakie ma wielkie doświadczenie także właśnie w NATO. Ale także właśnie pokazuje to determinację z... Donalda Tuska. Najpierw o właśnie. został usunięty ze stanowiska ambasadora po to, by nie mógł awansować do y, Paktu Północnoatlantyckiego. Przyjął go prezydent na doradce. Oczywiście, bardzo dobry doradca ze świetnymi kontaktami, trudno o lepszego, no to mu zabierzemy dostęp do informacji niejawnych. Tak, ja chcę też powiedzieć, że oczywiście, gdy był przyjmowany do, do ministerstwa, podobnie jak inni wyż, wyżsi funkcjonariusze, gdy byli przyjmowani, to był weryfikowany przez służby specjalne, głównie przez służbę wywiadu wojskowego. Ja, miałem wiedzę na ten temat jaka była opinia w tej sprawie i to co mówi pan Donald Tusk jest po prostu kłamstwem jak wiele jego innych kłamstw które mi nieustannie które propaguje swoje jakie no właśnie proniemieckie no właśnie antyamerykańskie no właśnie antypolski to kierunek działania co? trzeba mieć świadomość że ta wypowiedź nie była wypowiedzią na temat Donalda na temat pana, pana Pana Szatkowskiego. To była wypowiedź pokazująca kierunek polityczny pana Donalda Tuska. To jest istota rzeczy. Jaki jest ten kierunek? To jest kierunek antypolski, to jest kierunek antyamerykański, jasno, jasno zdefiniowany. To o to właśnie chodzi. To o to właśnie chodzi, trzeba mieć tego świadomość, że Donald Tusk prowadzi, tak jak ją prowadził w latach 2007-2014, znowu wraca do tej samej formuły. Zmierza do tego, żeby, żebyśmy przecież także rezygnuje z tych zbrojeń, które zamówił pan pan minister Błaszczak. No po prostu rezygnuje, a w dużym stopniu jest to kwestia zbrojeń, które kupujemy od, mieliśmy kupować od Stanów Zjednoczonych. Fundamentalny. Ten zupełnie. pomysł, żeby mieć w Polsce koncepcje amerykańskie, ale na amerykańskim sprzęcie, w amerykańskich zasadach logistyka i tak ale którymi dowodzą i, i, i prowadzą walkę. I pan pracy. i Pan Tusk w sposób zdecydowany temu się sprzeciwia, chociaż robi to właśnie w ten sposób, że atakuje naszych ważnych funkcjonariuszy, ważnych polityków. Mhm. Niemcy. Wydawało się dwa lata temu, że sytuacja międzynarodowa Niemiec uległa katastrofie, po prostu nie, nie będzie co zbierać, a tutaj dwa lata później, proszę bardzo, ważne centrum logistyczne dla w armii ukraińskiej w Wiesbaden, a nie pod Poznaniem, jakieś tam dodatkowe rakiety supersoniczne, hipersoniczne w Niemczech, a nie w Polsce. Jak im to się udało zrobić? No to trzeba spytać, jak się udało wybrać nowego szefa NATO. A to jest, to jest polityk, który jest właśnie otwarty na tę politykę niemiecką, o której, którą pan teraz zdefiniował w związku z tym i dlatego też zresztą właśnie między innymi dlatego też wyeliminowano pana Szatkowskiego, który jest politykiem bardzo. Przede wszystkim narodowym, ale także otwartym na współpracę ze Stanami Zjednoczonymi, przede wszystkim. Więc tutaj mamy do czynienia z dążeniem do zaakceptowania dominacji Niemiec w Europie. To jest, to jest istota rzeczy, i jak się wydaje, gdy słyszymy o stanowiskach obecnej administracji Stanów Zjednoczonych, ona często wspiera właśnie ten kierunek działania niemieckiego. Z tego trzeba sobie zdać sprawę, gdy myślimy o wyborach, które są prze, przed Stanami Zjednoczonymi. Pan mówi o wyborach prezydenckich i parlamentarnych, tak. bo tam to jest razem. Dokładnie. E, ważny, to ważny... jest ważne, dlatego że, że obywatele amerykańscy pochodzenia polskiego. W w poprzednich wyborach 8 lat temu odegrali fundamentalną rolę i trzeba jasno mieć w tej sprawie świadomość. Mm -hmm, ale prasa skupiała się na niedociągnięciach prezydenta Bidena, tak jak wcześniej przecież oni to po prostu pomijali. Mówię, no było bardzo dobre przemówienie, dwie godziny, ale tam godzina, ale były dwie małe pomyłki. Przejdźmy do meritum. Tak teraz skupiają się na tych pomyłkach. No, oczywiście prezydent Biden, który wita prezydenta Putina, albo twierdzi, że jego wiceprezydent boi, że Donald Trump to, z wełniskim, tak, tak. To, to jest trochę dziwne. niemniej jednak zastanawia ta zmiana podejścia prasy do Biden'a. Przecież on był cały czas chwalony. On... No jest też kwestia dyskusji, która się toczy w, w środowisku demokratycznym w Stanach Zjednoczonych, czy nie zmienić kandydata. No ale to są sprawy tamte wewnętrzne, amerykańskie. amerykańskie nie musimy w tej sprawie publicznie Jedno public public pytanie, bo pojawił deklarować. się taki pomysł po polskiej stronie, żeby zestawy rakietowe przeciwlotnicze z Polski zestrzeliwały rakiety, które lecą. Na przykład na Lwów, albo na, na Stanisławów, no na te miejscowości zachodniej Ukrainy. Zdaje się, że pan rzecznik Pentagonu, prezydenta, pan Kirby, powiedział, że to, to, to jest bardzo zły pomysł, ale nasze władze ciągle to powtarzają jako coś, co jest do realizacji. No to jest propaganda. To jest, to jest propaganda, to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Takich deklaracji najróżnorodniejszych jest bardzo dużo ze strony, ze strony pana Donalda Tuska i jego współpracowników, ale naprawdę nie należy w nie wierzyć. Na pewno, na pewno Donald Tusk nie wspiera to... obrony Ukrainy. A trzeba mieć by to tego, trzeba pan mieć pan tego świadomość. Wojnę, bo to bezpośrednie... miałoby, takie, miałoby takie konsekwencje, ale ważniejsze jest też to, że to miało być realizowane finansowo. Wyłącznie przez Polskę i to miało swoje także potencjalne konsekwencje. Ale najważniejsze jest coś innego. Najważniejsze jest niestety to, że pan Donald Tusk nie jest politykiem, który wspiera obronę Ukrainy, a obrona Ukrainy dla nas jest niesłychanie ważna, tak samo jak ważne jest sprawienie, żeby Ukraina wreszcie sprawę zbrodni ludobójstwa wołyńskiego jasno zdefiniowała i ukarała tych, którzy są za to winni. Antoni Macierewicz, proszę Państwa, najlepsza puenta tej rozmowy. Pięknie dziękujemy. Dziękuję bardzo. A Państwa zapraszam teraz na naszą relację z naszego dnia, który spędzamy razem z Państwem. A za chwileczkę wracamy, za pół godzinki, i też warto się z nami połączyć. To taka ciężka polityka, ważna rozmowa z Michałem Dworczykiem.